Siemano, Siemano, dzisiaj zbudujemy zestaw na żywca, który się nie pląta i który pozwala łowić te największe szczupaki. Co w ogóle powinniśmy wiedzieć o takim zestawie? No, przede wszystkim, żeby. Na niego nie zwracać uwagi, raz go budujemy i to wszystko. I dzisiaj właśnie taki zestaw zrobimy. I teraz zwróćcie uwagę, większość osób z nas będzie miała dostęp do tych stropianowych spławików. One są bardzo fajne, ponieważ są tanie, bardzo wytrzymałe, no i przede wszystkim mają dużą wyporność, nawet sobie radzą z największymi i z najsilniejszymi karasiami. Ale one są białe, a większość z nas będzie łowiła na płytkich łowiskach. Najczęściej są to starorzecza, jakieś dołki i takie wody charakteryzują się tym, że mają głębokości około metra i taka duża biała żarówa, jeszcze jak łowimy w jesień, gdzie ta roślina się opadła i tak dalej, może te największe szczupaki po prostu zniechęcać, może powodować, że one będą zbyt ostrożne i nie będą chciały uderzyć w naszego żywca. Musimy sobie z tym jakoś poradzić. Ten po prostu spławik nie może być taką e, żarówką, która się najbardziej wyróżnia w całym łowisku. I to nad naszą przynętą. Jednym z takich sposobów jest po prostu użycie ciemnego spławika z dołem, który jest po prostu ciemniejszy. No i sprawa załatwiona. Jest dużo spławików, z których można skorzystać i po prostu sobie z tym poradzić, ale tak jak powiedzieliśmy, większość osób z nas nie będzie miała dostępu do takich spławików, więc trzeba przerobić ten spławik, który już mamy. Po prostu bierzemy marker wodoodporny i musimy przemalować korpus spławika na czarno i robimy to nie w dzień łowienia, tylko zdecydowanie szybciej, ponieważ no, ten marker musi raz, że wyschnąć, a dwa... Musi pozbyć się zapachu. Te markery najczęściej mają bardzo silny zapach i może to spowodować, że po prostu to też może w jakiś sposób zniechęcać ryby. No i też byśmy nie chcieli, żeby te aromaty wchodziły w łowisko, więc bardzo dobrze będzie, jak ten marker będzie pomalowany dużo wcześniej, nawet nie wiem, dzień wcześniej, żeby po prostu ten kolor dobrze wyschnął i pozbył się zapachu. Musimy ten korpus dokładnie pomalować. Czerwony oczywiście sobie zostawiamy, żeby był też dla nas widoczny, ale ta część, która będzie bardzo odbijała światło, żeby była matowa. I tak samo postępujemy z ołowiem czy z elementami, które nam się na przykład można powiedzieć zużyły, jak agrafki krętlika gdy nam agrafki krętlika się już zrobiły srebrne i świecą to powinniśmy je odpalić na zapalniczką żeby po prostu wszystkie elementy naszego zestawu były matowe bo duże szczupaki będą nas omijały oczywiście jak są szczupaki głodne brakuje żywca to będą waliły we wszystko ale my chcemy zwiększyć swoją skuteczność dobra już wam nie będę pokazywał tego spowika ale zaraz zobaczycie go całego pomalowanego łącznie tutaj z tą antenką malowanie skończone. Czym wcześniej zrobimy to, tym lepiej to ma po prostu być odporne. Jak to dobrze wyschnie, wejdzie w ten stropian, to na pewno będzie e, będzie różnica. Zwróćcie uwagę, czy mamy po prostu różnicę? Mamy. Ten spławik już nie będzie tak straszył jak ten. To jest naprawdę duża bojka, duża e, powierzchnia, gdzie te słońce może odbijać i takie coś szupak na pewno widzi. I my też to po prostu widzimy, musimy to przerobić. Ta część widoczna, która jest najbardziej dla nas atrakcyjna z lotką, jest dobrze widoczna, a tutaj po prostu to już nie będzie tak straszyło szczupaka. Pierwszy element zestawu mamy zrobiony. Teraz czas na obciążenie. Tak samo postępujemy z obciążeniem. Możemy używać już malowanego obciążenia, jest takie, na przykład kule do zestawów spławikowych czy maczowych. Są już malowane, one są bardzo fajne, bo one w sobie są od razu przygotowane. Zwróćcie uwagę, to jest normalny ołów, ale on jest pomalowany. Jeśli takie coś się stosuje w spławiku, na pewno ma to znaczenie. Więc my przy budowie zestawu na żywca też będziemy z tego korzystali. Lub ze starych już po prostu śrucin, które tak samo są już ciemne. One same w sobie się robią ciemne. Można zwrócić na to uwagę przy kupnie. Niektóre są jasne, niektóre są ciemne. My wybieramy to obciążenie, które jest ciemne, matowe. Takie nowe oliwki, które się świecą, też nie będą dobre. Zwróćcie uwagę tutaj, jaka jest różnica. Nowe się aż po prostu, nowe są aż srebrne. Nas będzie interesował ten stary ołów, który już jest matowy. On już w sam sobie będzie dobry, można z takiego skorzystać. Ale my sobie dzisiaj taki przemalujemy, jakby ktoś miał przykładowo. Kupiony taki Można powiedzieć Nowy Nowy świecący To my po prostu będziemy wybierali taki Który Który jest matowy Bierzemy oliwkę I teraz tak Jakie obciążenie? Przykładowo gdy nasz spławik ma 15 gram Zakładamy tutaj 12 I to wystarczy Żadnego innego obciążenia w postaci śrucin Te śruciny dopiero zakładamy w zależności od sytuacji, gdy będziemy chcieli coś zmienić, gdy będziemy chcieli podnieść to obciążenie i tak dalej, przesunąć je, chociaż można sobie poradzić za pomocą stoperów, co my dzisiaj zrobimy. Ale jedna oliwka naprawdę w zupełności wystarczy, tylko warto ją zablokować, żeby ona nie plątała zestawu, ale to omówimy sobie w dalszej części. Śrucinę czy oliwkę. W zależności co tam będziemy mieli. I tak samo postępujemy z obciążeniem i to też warto sobie zrobić trochę wcześniej, żeby to było matowe. Naprawdę jest to różnica i większość wyczynowych śruciń tych markowych do spławika, ona jest właśnie malowana w matowy kolor, w czarny albo w oliwkowy. Zwróćcie uwagę, te drogie, drogie obciążenie z markowych film do budowy zestawów spławikowych, one jest robione w kolorach matowych. A jak kupicie te najtańsze śruciny i one są świeżo co odlane, to one są aż srebrne. Na pewno zwróciliście uwagę, jak to brudzi i to też ma silny zapach, więc tak jak powiedzieliśmy, robimy to dużo wcześniej, żeby nie przynosić tego na żywca, ale także żeby ten nasz zestaw nie uwalniał tych zapachów w wodzie. To musi być po prostu musi przeleżakować i nasz zestaw naprawdę prezentuje się bardzo fajnie. Jest matowy. Co dalej z naszym haczykiem i Naszą, naszym drutem stalowym Jak już jesteśmy przy, przy ponie stalowym i przy haczyku Warto wspomnieć, że zasady się zmieniły I jest zakaz stosowania kotwiczek Na pewno jest tak w moim okręgu Nie wiem czy w waszym, ale warto zwrócić uwagę na regulamin Że jest tylko dozwolony jeden haczyk pojedynczy To już nie jest kotwiczka No i bardzo ważna rzecz Nie łowimy na żywca na dwie wędki Tylko na jedna Druga może być gruntówka, spławikówka ale nie łowimy dwoma wędkami na żywca. Ta gruntówka też nie na żywca. Łowimy ryby spokojnego żeru. To jest bardzo ważne, żeby zapoznać się zawsze ze swoim regulaminem czy z regulaminem łowiska na które jedziemy. Więc stosujemy pojedynczy haczyk i łowimy na jedną wędkę. Haczyk to wiadomo, każdy ma swoje przekonania jakie po prostu musi być wytrzymały, musi być twardy. Kiedyś tak wędkarze mówili, że nie ma za dużych haczyków na szczupaka. No, mogą być za duże jakieś ogromne skoble, też one mogą y, utrudniać zadanie. Tutaj mamy ciemny haczyk, i mamy nowe ciemne przypony. Ale gdybyśmy tak nie mieli, to no, pomalowanie tych małych agrawek jest y, bardzo trudne. Ale można sobie z tym poradzić nawet na łowisku. Można po prostu y, obkopcić, wziąć zapalniczkę i obkopcić na ciemno te y, elementy. Które się wyślizgały, żeby one też były matowe, i to pozwoli nam sprawić, że ten zestaw po prostu nie będzie odbijał słońca. Zwróćcie uwagę: to jest wszystko matowe, szczupak ma się tylko skupić na celu. Możemy przystąpić do budowy zestawu. Mamy wszystko przygotowane tak, jak należy. Nasz zestaw jest ciemny, matowy, tak jak powinien wyglądać na duże, ostrożne. Szczupaki. Ta część widoczna dla nas jest elegancka, dla szczupaka jest niewidoczna. Budujemy zestaw. No dobra, wszystko gotowe. Możemy budować zestaw. Oczywiście zaczynamy od spawika. Czy żyłka, czy plecionka? Wedle uznania, to co mamy na kołowrotku to będzie musiało wystarczyć. Zakładamy, przesuwamy gdzieś daleko, żeby nam to nie przeszkadzało. Teraz jeszcze bardzo lekko to wciskamy, żeby po prostu nic tutaj nie przecinać, nic nie niszczyć tej żyłki. Teraz stopery. Bardzo ważne, żebyśmy zadbali o prawidłowe stopery, czyli takie, jakie są dedykowane do jakiejś średnicy. Średnica powinna podana być na opakowaniu, bo jak wiemy, obciążenie w żywce jest duże, żeby nam się tutaj nic nie przesuwało, nic nie uciekało, więc musimy zadbać o tą średnicę, do jakich są stopery przystosowane. Zakładamy stopery na żyłkę. Pierwszy idzie zaraz za spławikiem, dlatego żeby nam trzymał te obciążenie żeby się nie przesuwało do góry i nie plątało zestawu. I teraz bardzo ważna rzecz, bo większość osób zakłada źle obciążenie, zakłada w ten sposób. Jest to nieprawidłowe. Zawsze środkiem ciężkości zakładamy do dołu, ponieważ raz, że ten zestaw lepiej lata, ale dwa się nie pląta. Środek ciężkości obciążenia zawsze do dołu. Ważne, żeby to obciążenie było z igielitem, żeby nam tego żyłki nie psuło. I teraz tutaj ta węższa część jest w stronę spławika a ta cięższa część, czyli środek ciężkości skierowany jest do dołu, wtedy wiemy, że ten zestaw jest zbudowany prawidłowo i nie będzie się plątał. Jest to też ważne, żeby nie unosił tego żywiec, bo jeśli żywiec będzie wypływał pod spławik, będzie plątał zestaw. Ale sobie jeszcze coś o tym powiemy i blokujemy tą, tą, ten stoper też od dołu. W ten sposób, żeby oliwka była zblokowana z dwóch stron. Gdyby to nie wystarczało, oczywiście możemy dać po dwa stopy. I to już jest naprawdę beton, i to nic nie będzie mi plątało. Gdybyśmy chcieli sobie coś zwiększyć, to wiadomo. Zobaczcie, jak te stopery trzymają. To po prostu mi jest bardzo ciężko przesunąć. Mamy. Teraz przyszedł czas na przypon stalowy. Teraz jaki przypon, no przynajmniej, żeby miał te 45 cm. Takie, no półmetrowe przypony są najlepsze. No to musi być duże, potężne, żeby miał też przynajmniej 15 kg dźwigu i tutaj przy plecionce warto stosować agrafkę bezwęzłową, żebyśmy nie tracili naszej mocy plecionki na węzłach, jeśli tak jak w tym przypadku robimy to na żyłce, to nie ma prostszego sposobu jak tradycyjne wiązania, które wszyscy dobrze znamy, żyłkę składamy w podwójną pętlę, wkładamy tam oczko krętlika i po prostu Przekładamy w ten sposób. Przeciągamy cały przypom przez oczko na samym końcu i mamy pancerne wiązanie w kilka sekund. Tylko też bardzo ważna rzecz o której dużo osób zapomina niestety. Mam mokre palce zwilżam węzeł. Wszystkie węzły na mokro nieważne czy to plecionka czy yy, czy żyłka żyłka przede wszystkim ponieważ to musi się zacisnąć na mokro, ponieważ powstaje tam duże tarcie, które zrywa powłokę żyłki, co doprowadza do luzu, a później do zerwania węzłów, czy po prostu ich poluźnienia. Gdy mamy zawiązany na beton, oczywiście końcówkę odcinamy, żeby się tutaj nic nie plątało. Jest, jest. Zaraz sobie powiemy też coś o ustawieniu tego zestawu, żebyśmy wiedzieli jak łowić. Przyszedł czas na haczyk, zobaczcie zestaw do 15 kg, a ta agrafka tak siedzi, że to jest po prostu niesamowita moc tej agrafki. Haczyk z oczkiem oczywiście łatwo jest założyć. Kiedyś były kotwiczki, teraz są haczyki. Naprawdę jest to bardzo trudne. w tym nowym przyponie mamy haczyk złożony i to jeszcze jest nie koniec zestawu. Ale zaraz sobie powiemy co z żywcem. I teraz tak. Mamy haczyk, mamy przypon i teraz gdzie ustawić to obciążenie. Najlepiej to e, obciążenie ustawić przy samym przyponie. Dlatego zadbaliśmy o to, żeby one były czarne matowe. Zjeżdżamy z stoperami. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ żywiec często gdy no, kara się to może nie, ale inne żywce typu płotki, ukleje, jak zakładamy te ryby dążą cały czas, żeby wypłynąć do powierzchni, tak jakby chciały uciec. Te mniejsze ryby dążą do powierzchni, a to sprawia, że one gdzieś tutaj przypływają w okolice spławika, w okolice żyłki i ten zestaw splątują. Także w locie może się to splątać, a gdy jest to tutaj niżej, to obciążenie jest na dole, ta rybka z dwa razy wypłynie, czy z raz i nie ma siły, i ona z powrotem opadnie. Gdy mamy te obciążenia ustawione na dole, ten po prostu żywiec nie będzie nam wypływał do powierzchni. Może pokażę to w całości. Ta guma 3D Roach posłuży nam za żywca, i zaraz sobie ją założymy na haczyk, żeby pokazać jak to zrobić prawidłowo. I teraz, gdzie ją zakładać? No, jest kilka punktów, ale przede wszystkim powinniśmy zacząć od jednej rzeczy, czyli od takiej dużej gumy, zwykłej gumy. Nieważne jaki kolor. Ważne, żebyśmy mieli. Najlepiej szeroką. I teraz bierzemy tą gumę i tniemy na paski. Ważne, żeby ona była świeża, żeby nie była spruchniała, bo nie będzie działać. Bierzemy takie paski, można powiedzieć, niecały centymetr, żebyśmy docieli dwa takie paski. Mamy takie paseczki, i teraz pierwszy zakładamy na haczyk, to nam będzie trzymał żywca. Wiele osób ma ze spada... Problem ze spadającym żywcem, to Wam całkowicie to wyeliminuje. Bierzemy, zakładamy. Podobnie się blokuje przynęty na żywca takim czarnym, po prostu kapturkiem, żeby żywiec na suma też nie spadał. Zobaczcie, jak to trzyma. Mamy tą gumkę założoną, i ona naprawdę w niczym nie przeszkadza szczupakowi. Teraz dodatkowo, żeby. Żeby się to jeszcze lepiej trzymało. Obracamy to o 90 stopni, żeby po prostu te wbicie, przesunięcie przez groc się jeszcze przesunęło. Mamy. I teraz, gdzie tego żywca zakładać? Większość osób zakłada zapysk. Zakłada w ten sposób żywca. Albo tutaj zakłada żywca za grzbiet. W ten sposób. A jednym z najlepszych sposobów jest zakładanie żywca tutaj, przy ogonie. Mało kto o tym wie. Starsi wędkarze jeszcze zakładali przy ogonie od dołu. Ta ryba cały czas, wiecie, ona chodziła bokiem i to było niesamowicie skuteczne na prowokujące szczupaki, bo szczupak zawsze wybiera najłatwiejszy cel, żeby się nie męczyć. Jak mamy martwą rybkę, spróbujmy tutaj założyć z tyłu, z tyłu przy ogonie w ten sposób. Ona, sam ruch wody będzie powodował, że ona będzie wyglądała jak trafiona, będzie bardzo atrakcyjnym celem dla szczupaka. No i większość y, y, szczupaków stara się atakować od strony głowy, nie od strony tutaj, chociaż duże szczupaki atakują y, normalnie, ale jest dużo nagrań, że szczupak potrafi się obrócić i zaatakować od strony głowy, więc tutaj y, założony haczyk jest bardziej skuteczny. I teraz bierzemy naszego żywca. Zakładamy tutaj przy ogonie. Mamy. On jest tu zblokowany od góry gumką, i jeszcze blokujemy go od dołu. I taki żywiec może być posyłany na dużą odległość, i naprawdę on nie będzie spadał. Wbijamy gumkę. Ta guma jest naprawdę bardzo wytrzymała. Muszę uważać, żeby sobie nie wbić w palce. Jest. Obracam też tą gumkę, żeby nie było tego samego wbicia i ją czopuję tutaj tego żywca. W ten sposób i ten żywiec po prostu leci na kilometr i nic mu nie będzie. Zwróćcie uwagę, jak on jest zaczopowany. Tutaj nie ma prawa się nic wydarzyć, że ten żywiec spadnie. Dodatkowo ta rybka po prostu ma tutaj lżej przez te gumki, bo ten haczyk też się trzyma na gumkach, a nie na niej. Wytrzymuje dłużej i po prostu możemy to posyłać na mega daleką odległość. Jeśli w ten sposób zabezpieczymy żywca, nic nam się nie wydarzy. I teraz, gdy już mamy to uzbrojone, mamy zabezpieczonego żywca z dwóch stron gumką założonego od tyłu. On będzie miał tendencję do wykładania się na boki, to zwiększa bardzo mocno zwiększa prowokację na szczupaka. Mamy długi drut, który jest 50-centymetrowy. Mamy zaczopowaną oliwkę pomalowaną na czarno, która jest zaraz przy przyponie, gdy ona jest zawieszona, to ta rybka po prostu nie ma siły usunąć zestawu na górę. Mamy pomalowany spławik na czarno, więc ten szczupak na płytkich łowiskach nie boi się podejść pod zestaw. I teraz, co jest bardzo ważne, na jakiej głębokości łowimy szczupaki? Spytajcie się starych wędkarzy, jak się kiedyś robiło. Zawsze zaczynało się od łowienia w półwody. W pół wody jest najlepsze. Co to oznacza? Gdy mamy płytkie dołki, które mają 1,5 metra, łowimy na głębokości około tych 70 cm, żeby łapać w połowie. Gdy mamy dwumetrowe jezioro, łowimy na metrowej wodzie. Gdy mamy czterometrowe jezioro, czy kanał, cokolwiek, łowimy na dwumetrowym gruncie. To jest najlepsza pozycja wyjściowa. I teraz nieważne, gdzie stoją szczupaki. Zrobi się cieplej, będą gdzieś stały pod powierzchnią wody, za narybkę, ale będzie widział żywca pół metra pod sobą, on zejdzie. Tak samo on wyjdzie z głębszej wody, jak gdzieś będzie mu coś nad głową, będzie mu się rybka przewracała na boki. Pół wody jest to najlepsze, i co możemy zrobić, jeśli łowimy na żywca. Jeśli w ten sposób zbudujemy zestaw, czyli zadbamy o wszystkie niuanse, naprawdę swoją skuteczność zwiększymy wielo, wielokrotnie. Żywiec nam nie będzie spadał, zestaw nie będzie się plątał, spławik nie będzie po prostu straszył tego szczupaka. Gdy zadbamy w ten sposób o zestaw. To naprawdę zwiększamy swoją szansę na dużego szupaka, czego Wam życzę. Subskrybujcie kanał i dowiedzcie się więcej. Siemano, cześć!